Dźwiga ciężary losu, rozwiązuje problemy. Jest pełna miłości, radości, mądrości, uśmiecha się, gdy chce krzyczeć i śpiewa, kiedy się nie chce płakać. A płacze, gdy się cieszy i śmieje się, gdy się boi. Jej miłość jest potężna. Jedyna niesłuszna w niej rzecz to to, że często zapomina, ile jest warta. Ile jest warta? Bardzo potrzebuję tych, którzy będą dobrze docenić. Kobieta bogata, kobieta bogata. Srebro we włosach, złoto w zębach, kryształy w nerkach, cukier we krwi, pokłady tłuszczu w arteriach i niewyczerpalne zasoby gazu naturalnego. Kurde, nigdy nie sądziłam, że kiedyś będę taka bogata. Natura naszego mężczyzny. Mężczyźni często narzekają, no nie rozumiem tej kobiety, nie rozumiem, nie rozumiem. Kobieta nie jest od rozumienia, tylko od kochania. Przepraszam bardzo. Miłe panie, zresztą tutaj już nasza kierowniczka wiele rzeczy o was powiedziała. Ale ja chciałem w intencji tutaj skromnej ilości mężczyzn powiedzieć do was parę słów. Dzień kobiet. Młodsi mówią, że to jest relikt komunistyczny. Myśmy właściwie jesteśmy trochę komuchy, bośmy się dorastali, żeniliśmy się, wychowywali dzieci w tym okresie i troszeczkęśmy się postarzeli. Ale uważam, że bez względu na ustrój i na poglądy osobiste uważamy, że Dzień Kobiet należy obchodzić. Dlaczego? Bo kobiety są piękne, urodziwe, szlachetne, obdarzone wspaniałymi wdziękami osobistymi, co pozwala, że my możemy się do nich tulić, całować, a najważniejsze to, że możemy się z wami kochać. Te wszystkie cechy i zalety wasze uważamy za świętość. W związku z tym uważam, że nie obchodzimy Dzień Kobiet, ale Święto Kobiet.